Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcineczek z naszej serii pod tytułem Ojcowizna. I co na samym wstępie, zostawcie łapkę w górę oraz hashtag opryski, ja przypnę Wam serduszko. No i dzisiaj lecimy wytestować naszego Biartskiego, no dlatego, że mamy wiosnę. Przydałoby się rzepaki popryskać w końcu od chwastów. Nawet zakupiłem środek chwastobójczy, tam stoi przy stodole w takim baniaku. No zapłaciłem za to ogromną cenę, bo za ten baniak zapłaciłem 2500. No ale mam nadzieję, że starczy mi to na moje areały w tym sezonie. Przynajmniej taka jest nadzieja, ale zobaczymy. Też wszystkiego na razie nie muszę pryskać, bo z tego co tam byłem na polu, no to tylko na dwóch polach, jakby wiecie, te chwasty wyszły. Na dwóch? Na trzech, nie na dwóch. Bo tutaj na tym jednym, co dosiewałem, tutaj obok domu, na tym jednym po trawie. Nie, no to w sumie na dwóch muszę pryskać, bo tutaj po kukurydzy jeszcze nie trzeba pryskać tego. Dobra, wyjedzie. O Jezu. Czekajcie, tutaj zawsze nastawiam, potem ciężko wyjechać. O, elegancko na centymetry, czyli tak jak powinno być. Cofniemy sobie do tego baniaczka i napełnimy. Dobra, już chyba będzie git. I lecimy najpierw tam koło na te nowe pole zakupione od Mirusia. Zobaczymy sobie, czy to coś nam da, ten oprysk. Ogólnie patrzcie, jaki strój mam, no bo mówię w 30, no to trzeba się tak ubrę. O wilku mowa, kto tu przyjechał. Zaraz jedziemy sobie. Zgaszę bestię. Weź zgaś, bo to głośniejsze 30. Siema. Co ty kurwa, COVID-a się boisz? Ci powiem, że się nie boję COVID-a. Tylko no pryskać będę, a tu widzisz, kabiny zero, nie ma nic prawie. Znaczy, no prawie, no nie ma nic, to jak zawieje wiatr, to wszystko na mnie, tak? To chociaż to maskę mam, ta. Słuchaj, szybka akcja jest, nie? No. Tamten sąsiad mój, nie? No. O nulę ma do oddania za darmo, nie? On już stary jest, on nie chce się tym zajmować, nie? No. Ja tego nie chcę, chcesz się to wziąć? Ty. No, oczywiście, że chcę, jak za darmo. Według mnie za darmo to uczciwa cena. No wiadomo. Ty, to wiesz co? Przyjedziesz tak do mnie za jakieś, no nie wiem, no 5... Nie no, 5 to nie, ale za jakieś 20 minut. Bo ja sobie popryskam, tu wszystko wiesz, o co chodzi, nie? Dobra, to ja poczekam u ciebie na chacie najwyżej. A, no dobra, no. Ten jak się rozgościł, pierdzielony. Mam nadzieję, że tutaj demonetyzacji nie dostanę za pewnego przyjaciela. Dobra, witam po cięciu. Rozkładamy sobie tutaj. Akurat elegancko ustałem. I lecimy sobie z pryskaniem. Na podniesionym. Nie no, widzę, że tutaj środek podobno bardzo mocny. Mówili mi, że no wypala wszystko. Ojoj, zara lance urwę. Cofniemy sobie troszkę. Mówili mi, że wypala wszystko praktycznie, oprócz zboża oczywiście. No ale na rzepak to akurat trzeba, wiecie, zadbać o to wszystko, żeby to w jako taki ten plon był. No bo jednak to jest uprawa, która jest dość droga w utrzymaniu. I teraz wolę popryskać, nawet za te 2500 stracić i na tym, wiecie, zyskać, niż włożyć w tyle w nawozy, w nasiona, wiecie, we wszystko praktycznie. I teraz na samym końcu nie popryskać tego i wiecie, nie zeżre mi jakieś tam chwasty ten mój rzepaczek. A tak to zawsze sobie coś zarobimy. Więc wiecie, trzeba najpierw zainwestować, żeby później to odrobić. Niestety nie mam tutaj wyłączanych sekcji i tutaj jeden pasek od miedzy zostawię, no dlatego, że bez tych sekcji włączanych to boję się, że popalę dwa razy dam tego środka, no bo tak mówili, że taki mocny, no to myślę, że jak dwa razy przyjechał, to i po rzepaku mogłoby nic nie zostać. Tutaj też, ale tutaj sobie na mniejszych obrotach dam, żeby dużo mi nie napryskało. Dobra. Sobie tutaj złożymy. Lecimy jeszcze szybko na drugie pole. Jest to te pole po trawie. On się tutaj rozgościł. Tak, już pewnie się w domu... A nie, tam coś patrzy przy 60. Żeby on mi akumulatorów nie powykręcał, bo ja mu dam potem. Czekajcie, tam było czysto te zboże, jak jeździłem poza odcinkiem. Tak, czyste jest, czyściutkie. Tutaj też jest czyste. Aż normalnie w szoku jestem. Tam, gdzie w tym roku orka była,
to nie wiem, jakoś tak te zielsko wcale wschodzić nie chce. No ja się bardzo cieszę, no bo o, tutaj widzę, że sąsiad popryskał chociaż. Tutaj na tym polu to będzie ciekawie się tym opryskiwaczem wyroić. Dobra, damy sobie jakoś pomału radę. No tutaj praktycznie każde moje pole jest na dwa przejazdy jak na razie. No ale, wiecie, zawsze ten opryskiwacz się przyda, żeby to popryskać i w ogóle. Bo tak jakbym miał od kogoś teraz pożyczyć ten opryskiwacz, no to... To wiecie, no to trochę niby bym pożyczyli, ale potem wiecie, lepiej mieć swoje, bo jak się popsuje, to moje, a nie czyjeś. Przynajmniej jestem tego zdania. Ale i tak pewnie dzisiaj w odcinku będziemy jeszcze sobie jedną maszynkę musieli wypożyczyć. Dobra, zużyjmy sobie, bo będziemy musieli ładowarkę pożyczyć od pana Huberta, żeby załadować te ule. Bo nie wiem o co w ogóle z tym chodzi, dopiero mi przyjechał, powiedział o jakichś ulach. No ale zaraz się przejedziemy, zobaczymy o co z tym kaman. Dobra, zaraz się go spytam w ogóle ile tych uli tam jest, czy to mi się opłaca. Czy to mi się opłaca jechać? No chociaż blisko mam to i nawet jak jeden by był, to by się opłacało. Dobra, nie będę chował chyba na razie 30 do stodoły, bo w razie, wiecie, w razie ten oprysk nie zadziała, to jeszcze drugą dawkę się da. Dobra, a gdzie mi on ustał tym samochodem tu? Ja sobie w sumie 30 ustanę pod wiatę tutaj, żeby nie przeszkadzała. Miruś, co ty tam robisz? Nie kradnij. Jak będę, jak hamulców nie będę miał w 3P-ku, to będę wiedział, czyja to sprawa. Ta, już od razu ja. O co ty no. mnie oskarżasz, człowieku? W 30 to bym wiedział, że to ze starości, ale w 3P-ku ja tam dbam. Dobra, ty mnie wytłumacz, o co z tymi ulami chodzi, ile ich tam jest? Nie wiem, ile ich tam jest, ale chciałbym je oddać, bo twierdził, że pierdoli to i nie chce mu się tym obsrywać. A czy mi to niepotrzebne, to przyjechałem do ciebie. A, ty to wiesz co? To ja ci tu zepnę 3P-ka z przyczepko, bo to pewnie na przyczepkę trzeba wziąć, nie? Nie będziemy tego jakoś targać ładowarko. A tam jest u niego te małe podwórko, to znowu twoje ładowarko się nie zmieścimy, bo mu pół podwórka wygnieciemy. No jo. To polecę do pana Huberta po ładowarkę, on tam... Wiem, gdzie kluczyki chowa, to zaraz będzie ładowarka. A on mówi, że jak chce, to mogę sobie brać. Chodź mi tu podepniesz, bolca wsadzi. O Jezu, to źle zabrzmiało. No wiesz o co chodzi. O. No. Dobra. O. Dobra. Uciekaj, bo cię przejadę. Ja się tym rublem. Nie obedrę? Nie. Dobra. Poczekaj na mnie, ja pójdę po ładowarkę, to pojedziemy na dwa zestawy, znaczy na dwa zestawy, tak wiesz. W takim konwoju będzie fajnie wyglądać na odcinku. No. Dobra, to czekaj. Idę tutaj na schadzkę. Przez płot bym skoczył, ale boję się, że zawalę ten płot. A kluczyki nawet były, to elegancko. On się teraz dziwi, pewnie mu pomyśli, że mu ładowarkę kradną. Nie, no ale on wie, że ja teraz często biorę, bo to do tych nawozów, nie nawozów. Nawet wczoraj brałem z paleciakiem, żeby sobie tego herbicyd przewieźć, bo mi tam gdzieś wyrzucili na środku podwórka. Te widły jakoś, nie wiem, do siebie zgarnę, bo to zaraz się jeszcze nabije ktoś, albo nawet w drugą stronę. Dobra, dawaj, Miruś. A, on tam nie ma tego, CB. Znaczy, ja tutaj nie mam, bo w 60 to jest. To mnie nie usłyszy. Ty, ale może... Nie, no dobra. Myślałem, że będzie mnie wyprzedzał. Niech tylko spróbuje. Ja mu dam. Jedzie elegancko z tyłu, no. Ale... Przesiadł się na taki mały sprzęt, zaraz się go zapytamy, jak się jeździ. Czekajcie. Dobra, zjedziemy sobie tu. To chyba o tego sąsiada chodziło, tu żadnych innych sąsiadów nie ma. A, no stoją ule, faktycznie. Ciekawe, czy tu wyjdzie do nas, pewnie nawet nie. Bo to jakiś już starszy człowiek, jak ja wtedy kupywałem ten... rozrzutnik od niego, jak pamiętacie, no to... To już taki jest człowiek po, nie wiem, myślę, że po... 70. Dobra, jak się 3P-kiem jechało? Chcesz się zamienić? Dawaj, Fenda, ja ci 3P-ka oddam, no. Już nawet, nie będziesz musiał dopłacać. Nawet, no nie będziesz musiał dopłacać, no chłopie. No dobra, no to już jak... Już niech będzie ten Masej, no dobra, no za tego Maseja nowego.
puknij się w tym pusty łeb. Dobra, chodź mnie tu pomożesz, go targniemy. To ja spróbuję, wiesz, wrzucić na te widły, nie będziemy się szarpać z tym. No. Oj, oj, urła. Żeby on się nie obalił. Potem pszczoły to w środku. O, ty, a jak mnie te pszczoła ugryzie? Ja zapomniał. A tu kabiny nie ma, niczego nie ma. To jest coś twój problem. A chociaż ja ten kombinezon mam, to mnie po ciele nie pogryzłoby nawet. Zdjąć nie zdążyłem. Czekaj. Pilnuj, czy to się nie obali. Ojoj. Ty, no to tak się niepewnie trzyma. Pomału, łocuń się, bo cię jeszcze przygniecie. Jezu, ta ładowarka se z ulem nie może dać rady. O Jezu, wywalił się, ty widzisz? Ho, chodź mi go pomożesz postawić, na co ty się patrzysz, no? Po, jak mnie świecisz? Miruś. Co? Uspokój się, miałeś mnie pomóc tu. Ty się uspokój. Ty jesteś... Dobra, dawaj. Czekaj, muszę to tak na środek. Bo tu jakaś skarpa jest i potem ruszyć nie mogę, wiesz? Jak nie da rady, to dawaj moją, przyciągniemy. Ty, oj, oj, oj. Dobra, jeszcze to trochę tutaj poprawię. Ja to tylko cofnę i ty mi tu trzypekiem podjeżdżaj i będziemy trochę inaczej robić. Co on robi? On miał mnie tu podjechać, z przodu. O, dobra, się oparło chyba. Wyjdź, wyjdź, stój, bo wule rozwalisz, no kretynie ty. Co ty tam się drzesz? Kto ci uprawnienia dał na ciągnik? No pa, to ładowarkę. W chipsach wygrałem. A, to dużo wyjaśnia. Uwaga. Ale cię rzuca? No, ja czuję. Dobra, Hona to przyczepę. Weź mnie tu, mów, czy ja mam niżej, czy wyżej. Bo ja nic nie widzę. Niżej. Jeszcze. Nie obali się, nie połami mnie burty, ale chociaż z drewna. No zaraz... Nie, dobra. Dobra, dawaj. Oje. O, ty, no w miarę. Hogo postawim tutaj, żeby nie przeszkadzał. Dawaj. Ue. Urzyła. No. O. A ciężkie, kto to robi? To jeszcze chyba jakieś powojenne te ule, ja ci powiem. Dawaj go jeszcze tu przeciągnie. Ue. No leci. A pasów my nie wzięliśmy. Ty, jak ja do domu wrócę? O, dobra. Już jako tako. Ty uważaj, tam może jeszcze miód jest w środku. Ty, ja myślę, że to tam jeszcze królowa taka ciężka, wiesz? Mówisz? Ta. Bo to wie, upasła się. Teraz świnta były. To i ona się upasła. Dobra, hopo tego drugiego ula. Bo to dwa jakieś chyba nowsze, jeden to chyba naprawdę z czasów II wojny światowej. To chyba dziadek se za czasów młodości kupił. Może ją? Czekaj, jak go tak spróbuję... Może mu płotu nie połamę. Trzeba go tutaj... Idź z tamtej strony! Gdzie się patrzysz tu? Łe. O, widzisz? Jak ja się trochę podrę, to i robota lepiej idzie. Dobra, nie maruj. Ty jesteś trzeźwy, ja jestem wczorajszy. O! Oj, cały misterny plan. Ty. Dobra, bo te pszczoły to już tak, tam... ten, im się w głowie pomieszało, to dawaj, tak oto, załaduję. To widzę właśnie. O. I tak to będzie robota, pa, widzisz? O, tak to jo. Czemu ty jesteś taki głupi, ty tego wcześniej nie pomyślałeś? No, Miruś, wiesz, że ja cię lubię, ale ty tępy jesteś. To ty jesteś tępy, bo to jest twój problem, co raz, a dwa, że... O, jeszcze wczorajszy. O, ty... Jakbyś wczoraj nie zachęcał na dwa kieliszki więcej, to już wszystko było w porządku. Ja wczoraj... Jeszcze się oporządzałem. Nie wiem tak. U kogo, ale się oporządzałem. Urła. No, siadaj na tył. Ty gruby jesteś.
Za obciążnik będziesz robił. Dzwoń po teściową. O, 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 no, widzisz? Elegancko. No, no widzę, dalej stoi. Ale chociaż podjechałem. Dobra, idź tam, ściągaj to. Chodź tu. No chodź, całemu nie dam rady. Bierz, bierz, bierz za rogi. Ja nie mam teściowej. Na razie. Tak, o, pa! Jak elegancko, ty. Bo. Ten trzeci mam nadzieję, że jest trochę lepszy, bo znaczy ten, mniej ciężki. Ja nie wiem, te ule to chyba naprawdę jakieś tam moździerze te. Granatniki, czy może co tam dziadek jako broń przechowuje. On zapomniał, a ja zamiast po ten, po miód, to będę po saperów dzwonił. Chodź tu. Gdzie babkę podglądasz? Ja widzę, że cię tam do tego okna ciągnie, ty. Tam się bab... stary kawał, co ty gadasz do mnie w ogóle? Nie, no on miał jakąś żonkę, tam się... Jak tam jakaś babka łaziła? Ale o, chłopie, ty nie podglądaj, nie warto, bo jak ona by cię tam... Co ty chlałeś? Jak ona by cię scycowalnęła, to chłopie, to by cię na dwa dni przećmiło. Gorzej jak ten samogon od tego. Od to twoja sąsiada. Teściowa jest. Ja nie mam teściowej na razie. Tak. No, to nie siadaj, siadaj mnie tu z tyłu, dogniataj mnie tu, kurwa. Dogniataj, o. Elegancko. Ty, ale ty to naprawdę jesteś ciężki. Dobra. Chodź tu, chodź tu. Nie paruj. Pa, na dach was. Chłopie, ja ci kazałem z tyłu wejść, a nie na dach. Ty mnie dach załamiesz. Nie paruj. Jakie ładowarka oddam po to. Dobra. Elegancko. Wytniesz szczypeka, ty, z tyłu. Nic nie będę wycinał. Co dobra. Nie będzie... Czekaj, cięcie zrobię, bo muszę coś sprawdzić. Dobra, witamy po cięciu. Ty, teraz ty siadaj do ładowarki. Tylko tam pomału, nie gazuj. Chociaż ty masz tej samej marki, tylko że większy, to sobie dasz radę. A ja tu trzypekiem pomału. Do ciebie to? Czy do tamtego? Zawieź. To ładowarkę do mnie. Tam ustań przed bramą, bo wiesz, ja jeszcze... Dobra. Jeszcze muszę... O Jezu, jak ja się boję, że to się obali, nie? Ty weź pomału jeźdź, bo to jak się obali, to będziemy to wrzucać z powrotem. Jeszcze tu porobili te podwórka jakieś takie małe. Dobra, czekajcie. Wyrobię się. No, na centymetry. Ten, jak tam steczny piłuje. Ty, ale pięknie to wygląda. Wcale nie kradzione. Kupione. Znaczy, została za darmo to uczciwa cena, prawda, Mirosławie? A, zapomniałem, że on tam nie ma tego. Tego walkie-talkie, czy jak to tam się nazywa. W miarę się solidnie trzyma, lecimy. Czekajcie, ja sobie pojadę tutaj po kukurydzy, nie będę się najechał, tylko pojadę sobie tędy. Dobra, elegancko. I co? Najprawdopodobniej już na samym odcinku zobaczymy się na żniwach. No tutaj trochę posianej sobie przejadę, ale to... Już trzeba. No i tak sobie popatrzyłem, że mogę sobie te ule tutaj postawić, dopóki wiecie, dopóki mi nie przestaną przeszkadzać, to czemu by nie? Masz, operuj ty. Ty, ja tak patrzę, jak my to teraz zdejmiem. Nie wiem. Założyć to było łatwiej, niż zdjąć. Jak się zaraz denerwuje, to to wiesz, wykipruje i dobra. Dobra, bierz ten pierwszy, chodź tu, właś. No, dawaj. O kurwa, no ty, no ja nie wiem, no jak to... O! Dobra, czekaj. Do dołu. No, jak ten. Jak Hubert. Jak pan Hubert to zobaczy, to mnie zabije, nie? O, chłopie. Dobra, ho, to ładowarko ten. Przedsiągniemy go, chodź. Bierz z jednej strony, a z drugiej. No. O, kurwa. Dobra, czekaj, tu go na razie postawię, potem poza odcinkiem się go jeszcze. No, weź mi pomóż. Co ty chcesz, żebym przepukliny zrobił? No, postawiamy go. Tak już bez przepukliny. O jest. Ty, ja nie wiem, my to... Ten duch puszczy to chyba jakieś sterydy ma w sobie, bo... Ty, ja taki silny, to chłopie. Ładowarkę przegrężamy, we dwóch to nosim. Dobra. Dawaj drugiego. Czy tego kładziemy od razu na boku? Bo to i tak... Jak chcesz. Dobra, to dawaj go. Na bok. O, dobra, elegancko.
Uwaga. O, i tak. Weź mnie na dupę usią. Znaczy, co to źle zabrzmiało. No, jak się zarwiesz tu na mnie, to ja ci nic nie powiem. Dobra, nie marudź. Dobra. O. Pomału. A ta ładowareczka to i tak jest szatam, nie? Szatam. No. Dobra. Drugi sobie zdejmiemy. No puść ją. O, dobra. I dawaj od razu ten trzeci. Sobie tu 10 razy nie jeździć. Dawaj. O, dobra. Oje. Ty, ja nie wiem, czy tam pszczoły są, czy nie ma. Ale teraz też ja myślę, że one... No, one się wyprowadzą na pewno. Dobra. Tutaj gdzieś też postawię go. Chodź, mnie pomożesz. Tutaj tego najpierw wstawiamy. Tego, co na nim stoisz. No gdzie łazisz buciorami? No, 3, 4. Urła. O. O, dobra. Teraz dawaj go przeciągniemy tu. Ty, ale to musi być chyba to strono, bo tu jakieś wloty są. To dawaj tak, o. O, dobra. O. Elegancko. No i tego dawaj jeszcze, co na łyżce jest. Dobra. No. Urła. O, dobra. W końcu się udało. Tego to jakoś tak tu. Ten to w miarę jeszcze taki do przeciągania, to w miarę. Dobra. Weź tam trzypekiem, cofnij i jedź na podwórko. Co ja robiłem? Mów mu cofnij, to po kukurydzy pojechał. No, co to za człowiek? Tutaj już jak jest wyjeżdżona, to niech będzie wyjeżdżona, ale nie całe pole. Dobra, a ja jadę do ładowarki odstawić. No i mamy ule. Zobaczymy, czy na tym też da się coś zarobić. A za darmo, to myślę, że przeszkadzać mi nie będą. Zawsze jak coś wpadnie, wiecie, za sprzedaż tego miodu, to fajnie. Dobra. Pan Hubert chyba się wcale nie zorientował, że ja ładowarkę pożyczyłem. Zobaczy dopiero, jak paliwa będzie mniej. Chociaż co to spaliło przez te 20 minut. Dobra. Tutaj sobie ustawię mu ją. Żeby mu nie przeszkadzała. W razie tutaj przyjedzie samochodem. O Jezu, jeszcze mu bym przywalił w drzewo. Dobra. Ja się z wami... może się jeszcze z wami jednak nie żegnam. Jeszcze pójdziemy sobie na podwórko. O, nawet wcofuję tam. Dobra, Miruś, nie cofaj, bo to i tak zaraz żniwa będą, to po co to tam wpychać? No. No, Miruś, ja myślę, że taką miodową to będziemy pędzić chyba, co? No. Ale to z miodu to chłopie. A jak? Chodź, zobaczymy jeszcze, jak te ule wyglądają, bo to... W sumie taka akcja na szybko, ale no, ule stoją. Miruś, co sądzisz? Gut robota? No. Ach, ale już się nie mogę doczekać tej... Z dodatkiem miodu, o, chłopie. Dobra. To co, my się z wami żegnamy takim akcentem. Do następnego odcinka, cześć, pa. Elo. Miruś, pożegnałbyś się. Nie. Cześć.